Dziś nieco o preparatach przeznaczonych do płukania silnika. Stali widzowie mojego niewielkiego kanału wiedzą, że przed każdą wymianą oleju silnikowego w pojazdach, które serwisuję, stosuję tego typu preparaty. W niektórych komentarzach zarzucacie mi wręcz, że niszczę w ten sposób silniki, że za chwilę pojawią się poważne wycieki, no i ogólnie, że to samo zło i gorzej zrobić nie mogłem. Czy naprawdę uważacie, że 300 ml nafty dodane do około 5 litrów starego, przepracowanego oleju silnikowego sieje aż takie spustoszenie? Sprawdźmy to. Poznajcie skorupę. Auto, na którym przeprowadzimy nasz amatorski test. Jest to Fiat Marea Weekend, 98 rok produkcji, silnik 1.8 16V, 113 koni, benzyna z gazem. LPG w tym samochodzie kończy obecnie 10 lat. Jest to instalacja drugiej generacji marki BRC. Skorupkę odkupiłem od mojego kolegi z pracy, który użytkował ją od 2010 roku. To duży plus, gdyż znam całą historię serwisową z tego okresu. Jeżeli chodzi o silnik, bo to nas najbardziej interesuje, to przez 8 lat, prócz corocznych serwisów olejowych, wymieniony został dwukrotnie napęd rozrządu wraz z pompą cieczy oraz jednokrotnie świece zapłonowe. Słowem, czysta eksploatacja, silnik nigdy nie zawiódł. Jeżeli chodzi o olej, to był on wymieniany zawsze raz do roku, podczas którego samochód pokonywał około 10 do 15 tysięcy kilometrów. Stosowany był cały czas najtańszy olej General Motors 10W40. 5 litrów tego oleju kosztuje obecnie około 60 zł. Dla nas to nawet lepiej, bo jak głosi legenda, takie oleje strasznie zasypiają silnik, nie wolno ich stosować i generalnie ten samochód nie powinien już jeździć. Zanim przystąpimy do właściwej próby, sprawdźmy, w jakiej kondycji jest nasza jednostka napędowa. Na początek test komputerowy. Przeprowadzamy go na benzynie, gdyż przy pracy na LPG czujnik tlenu jest emulowany, więc mija się to z celem. Jak widać, sonda Lambda pracuje więcej niż poprawnie. Można jeszcze uruchomić ładny wykres, aby to zobrazować. Wartości korekty składu mieszanki również w normie. Jest poniżej 10%, czyli bardzo dobrze jak na LPG drugiej generacji po tylu latach bez jakiejkolwiek regulacji. Dla zainteresowanych błędów również brak. Niczego tutaj nie kasowałem. Samochód jest wyposażony w wielopunktowy pośredni wtrysk benzyny marki Hitachi, przepływomierz, cewki zapłonowe, komputer silnika. Wszystko wyprodukowane w Japonii. Kolejna próba to pomiar ciśnienia oleju. Wykręcam więc fabryczny czujnik sterujący lampką kontrolną, zastępując go manometrem na przewodzie elastycznym. Fiat podaje, że dla tej jednostki napędowej przy temperaturze oleju wynoszącej 100 stopni Celsjusza ciśnienie oleju powinno być większe niż 1,5 bara dla obrotów biegu jałowego. Jak widać, tutaj mamy 2,5–2,6 bara. Natomiast dla 4000 obrotów ciśnienie powinno być większe niż 4 bary. U nas 4,6, 4,7, czyli wzorcowo. Z ciekawości odłączmy pompę paliwa i zmierzmy ciśnienie uzyskiwane na samym rozruszniku. Jak widać, 0,5, maksymalnie 0,6 bara. Czujnik lampki kontrolnej jest fabrycznie skalibrowany na 0,3 bara, a więc to właśnie dlatego lampka gaśnie po kilku sekundach kręcenia w przypadku sprawnej pompy oleju. Pora na demontaż świec zapłonowych, aby ocenić ich stan wizualny oraz dokonać pomiaru ciśnienia sprężania. I tu ciekawostka, oryginalne cewki zapłonowe Hitachi z 98 roku. Renault może uczyć się od Fiata. Wszystkie cztery świece zapłonowe mają kolor kawy z mlekiem, czyli jest ok. Pomiar kompresji również wypadł dobrze jak na taki przebieg. Od strony rozrządu 14, 13,5, 13,5,
13,8. Pomiar dwukrotny, uśredniany. Oczywiście brak dawkowania paliwa, przepustnica maksymalnie otwarta, wszystkie świece wykręcone, pedał sprzęgła wciśnięty, a silnik rozgrzany do temperatury roboczej, czyli zgodnie ze sztuką. Korzystając z endoskopu zaglądam również pod przysłowiowy dekiel, aby ocenić ilość zanieczyszczeń tam obecnych. Tragedii wielkiej nie ma, ale super czysto także nie jest. Jednak przebieg wraz z olejami typu hydrokrak robią swoje i to jest naturalne. Jeżeli chodzi o stan wizualny, to silnik zarówno od góry, jak i od dołu jest suchy. Żadnych wycieków. Uszczelniacze wału również szczelne. Widoczny od góry misy olejowej wyciek to efekt mojego wykręcania czujnika ciśnienia oleju. Okej, przystępujemy wreszcie do właściwego testu. Dodaję pukankę do oleju obecnego w silniku i uruchamiam go. Będziemy cały czas monitorowali ciśnienie oleju. Ciekawi mnie bowiem, czy normalna, zalecana przez producenta dawka tego preparatu rzeczywiście drastycznie rozrzedzi olej, a co za tym idzie, obniży ciśnienie w układzie smarowania, jak to niektórzy mawiają. Po kilku minutach pracy ciśnienie ustabilizowało się na wartości 2, maksymalnie 2,2 bara, czyli minimalnie niżej niż przed zastosowaniem preparatu. Czekałem jeszcze kilka minut, ale większego spadku nie zaobserwowałem. Nie obawiajcie się zatem o wasze silniki, nawet te turbo doładowane. Gdyby pukanka była dla nich szkodliwa, producent ostrzegałby o tym na opakowaniu, tak jak jest to w przypadku motocykli. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że olej jest rozrzedzony i istnieje ryzyko przerwania filmu olejowego przy wyższych obrotach, jednak pamiętajcie o tym, że pukankę stosujemy tylko na obrotach biegu jałowego oraz bez obciążenia, a nie podczas jazdy. Jedna pukanka to za mało? Podwajamy stawkę, doleję jeszcze jedną. Tym razem ciśnienie w układzie smarowania ustabilizowało się na wartości 1,6 bara, a więc nadal powyżej 1,5, które to Fiat określa jako minimum. Poza tym dawka preparatu jest podwójna, czyli przekroczona. Jeżeli chodzi o dźwięk silnika po 15 minutach pracy, posłuchajcie sami. Nic niepokojącego nie słychać. Wentylator zagłusza jedynie cykanie wtryskiwaczy benzynowych. Myślę, że 15 minut pracy na biegu jałowym wystarczy z nawiązką. Usuwam więc olej z silnika. Widać, że jest mocno rozrzedzony. Okej, nic spektakularnego się nie stało. Sprawdźmy zatem, co nasza skorupa powie na olej napędowy zamiast silnikowego. Zakupiłem więc na lokalnej stacji paliw 15 litrów przysłowiowej tłustej śmierdzącej ropy. Okej, zakręcam korek spustowy misy olejowej i montuję nowy filtr oleju, aby upewnić się, że nasza ropa nie usunie zawartości tego obecnego. Wszak chcemy pukać silnik, a nie filtr, na którym zostało przejechane 15 tysięcy km. Następnie zalewam silnik olejem napędowym do właściwego stanu, czyli w tym przypadku 4,3 litra. Moim zdaniem to także ważne, aby silnik miał do dyspozycji taką ilość oleju, do jakiej został zaprojektowany, a nie tylko tyle, aby pompa zdołała go zassać, gdyż olej, prócz funkcji smarnej, ma także odprowadzać z silnika ciepło. Uruchamiam silnik. Utraciliśmy ciśnienie oleju praktycznie całkowicie. Jak widać, pompa oleju pracuje, jednak ciśnienie jest bardzo zaniżone. Sprawdzam więc, czy olej w ogóle dostaje się do góry silnika. Jest ok, pomimo tego, że manometr wskazuje równe 0. Zerknę tutaj jeszcze raz za kilka minut, aby to potwierdzić. Silnik w takim stanie będzie pracował przez 10 minut. Po upływie tego czasu nie słychać w sumie niczego niepokojącego. Wyłączam zatem silnik i zrzucam olej. Temperatura misy około 75 stopni Celsjusza. Efekt jest taki, jakby ktoś odkręcił kran. Natomiast co do koloru tego, co zrzuciliśmy, no tak to właśnie wygląda. Okej, ponownie montuję więc korek spustowy wraz z nowym filtrem oleju oraz powtarzam całą procedurę. Tym razem silnik będzie pracował 15 minut. Jak słyszycie, po upływie tego czasu silnik pracuje nieco głośniej niż poprzednio. Jak widać, olej jest już dużo lepszy niż ostatnio, ale nadal ma ciemny odcień. No cóż, próba numer 3. Warunki identyczne jak poprzedniej.
Z tego co teraz rzuciłem z silnika jestem już zadowolony. Jeżeli ktoś dysponuje samochodem na gnojowice, to mógłby na tym pojechać. Olej napędowy jest praktycznie czysty, co oznacza, że zrobił to co był w stanie zrobić w trakcie dwóch pierwszych prób. Jak wyglądają filtry oleju od wewnątrz? Sprawdźmy to. Od lewej filtr po płukaniu silnika podwójną płukanką i przebiegu 15 tysięcy km. Teraz filtr po pierwszym płukaniu ropą. Filtr po drugim płukaniu ropą. I wreszcie filtr po trzecim płukaniu ropą. Okej, zostawiam auto na noc bez korka spustowego oraz filtra, tak aby resztki oleju napędowego mogły sobie spokojnie spłynąć. Na następny dzień ponownie zaglądam do silnika przy użyciu endoskopu. Wydaje mi się, że wnętrze jest nieco czystsze. Montuję nowy filtr oleju oraz zalewam silnik świeżym olejem. Jest to oczywiście GM 10W40. Po uruchomieniu silnika widać, że ciśnienie w układzie smarowania wróciło do normy. Teraz silnik jest jeszcze zimny, więc wartości są nieco wyższe, ale po rozgrzaniu odczyty nie odbiegały od tych sprzed naszej próby. Na tym oleju pojeździłem kilka dni celem przepłukania silnika z ewentualnych pozostałości oleju napędowego. Zrobiłem około 200 km, a następnie ponownie zrzuciłem olej, wymieniłem filtr oraz zalałem silnik olejem docelowym. Wybrałem Selenie 20K 10W40, polecaną przez Fiata do tego silnika. Następnie dokonałem dokładnych oględzin samochodu pod kątem bezpieczeństwa, bo to, że z zewnątrz nie wygląda najlepiej, chyba już zauważyliście. Tarcze hamulcowe jak nowe, zawieszenie także bez luzów, podłużnice bez jakichkolwiek oznak korozji. Profilaktycznie samochód odwiedził także stację diagnostyczną celem sprawdzenia układu hamulcowego oraz sprawności amortyzatorów. Teraz rozpoczęła się próba długodystansowa. Przejeździłem skorupą część jesieni, całą zimę oraz część wiosny, chociaż w chwili obecnej temperatury mamy raczej letnie. Marea służyła mi bardzo dzielnie, a silnik zawsze, nawet w największe zanotowane przeze mnie mrozy, uruchamiał się w taki sam sposób, czyli... Jak to mawiają handlarze, na widok kluczyka. Dynamika tego samochodu jest naprawdę bardzo dobra, jak na kombi wyposażone w 113-konną jednostkę. Do tego ze zdławionym przy użyciu miksera instalacji gazowej układem dolotowym. W ciepłe dni bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie również klimatyzacja. Jej wydajność jest imponująca. Wiele nowszych samochodów może pozazdrościć skorupie tak skutecznego chłodzenia. Zresztą sami zobaczcie. Temperatura plastików we wnętrzu. Temperatura nawiewanego powietrza bez klimatyzacji.
temperatura nawiewanego powietrza z klimatyzacją. Nie mamy tutaj żadnego wyświetlacza na panelu, wygląda to jak klimatyzacja manualna, co osobiście bardzo mi się podoba, ponieważ jest intuicyjne. Nie trzeba odrywać uwagi od prowadzenia pojazdu, aby zmienić temperaturę o 1-3-2 stopnie, ponieważ wszystko dosłownie czujemy pod palcami, a jednocześnie mamy pełen komfort układu automatycznego. No może poza kierunkiem nawiewanego powietrza, bo to jedyne co jest tutaj sterowane za pomocą linki. Pozostałe regulatory to tak naprawdę potencjometry, przekazujące sygnał do elektronicznego układu sterującego. Szkoda, że już takich nie robią. Podczas całego testu jedyną usterką, jeżeli tak można to nazwać, była przebita opona. Fabryczna dojazdówka załatwiła temat bardzo skutecznie. W trakcie trwania testu monitorowałem również zużycie oraz kolor oleju silnikowego. Olej ciemniał bardzo powoli, po 2000 km nadal ciężko było go zobaczyć na bagnecie. Na 10 000 km zostało zużyte około 0,3 litra oleju. Zalewałem bowiem olej pod maksimum wedle bagnetu, a teraz jest nieco powyżej połowy. Silnik jest więc bezobsługowy, w zasadzie gdyby nie kończący się płyn do spryskiwaczy, to od wymiany do wymiany nie trzeba by było w ogóle otwierać maski. Po przejechaniu 10 000 km pora ponownie obejrzeć nasz silnik. Jak widzicie? Sucho. Podobno wszystko miało być umazane olejem, wycieki miały atakować mnie z każdej możliwej strony, a tu nic. Wykonałem również ponowne pomiary kompresji oraz ciśnienia oleju, ale szkoda na nie waszego czasu. Po prostu jest bez zmian. Myślę, że każdy z was wyciągnie własne wnioski z tej próby. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że pukanka silnika, której skład to tak naprawdę w 90% nafta, chyba jednak bardziej pomaga usunąć stary zużyty olej niż wykonuje jakąś wielką czyszczącą robotę. Moim zdaniem warto ją stosować zawsze przed wymianą oleju, chociażby dlatego, że ścieka on dzięki niej dużo szybciej, a przez to jesteśmy w stanie usunąć większą jego ilość. Oczywiście mówię o właściwej, zalecanej przez producenta preparatu dawce, która niczemu nie zagraża. Trochę nieco luźniejszych osadów także zostanie usuniętych, a więc dzięki temu świeży olej, który zalejecie dłużej, pozostanie czysty i klarowny. Z mojej praktyki wynika także, że używanie pukanki zwiększa trwałość wszelkiego rodzaju układów zmiennych faz rozrządu. W Renault zarówno koła zmiennych faz, jak i elektrozawory mają się dzięki temu lepiej. Odnośnie uszczelnień silnika, to w żadnym aucie, które serwisowałem, pukanka nie spowodowała jakiegokolwiek rozszczelnienia. Jeżeli po zastosowaniu tego typu preparatu pojawi się wyciek, to znaczy, że za niedługo dane uszczelnienie i tak wymagałoby wymiany. Należy po prostu silnik naprawić i jeździć dalej. Jak widzicie, tutaj mamy 20-letni silnik z przebiegiem ponad 300 tysięcy kilometrów, który dodatkowo potraktowaliśmy podwójną dawką engine flasha, a następnie 3 razy samym olejem napędowym i na jego uszczelnieniach nie zrobiło to żadnego wrażenia. A głównie to chciałem wam pokazać, gdyż o to bardzo często pytacie, czy mój silnik się nie rozszczelni. Oczywiście jeżeli mocno przeciągaliście interwały serwisowe lub w ogóle nie wymienialiście oleju, bo ich takich ludzi znam, to może być różnie. Oderwany fragment brudu może zatkać drobne kanały olejowe, zanim dotrze do filtra. Wszystko zależy od konstrukcji silnika oraz ilości zanieczyszczeń, ale dotyczy to raczej hardkorowej opcji z olejem napędowym. 300 ml nafty nie powinno niczego uszkodzić. I to już wszystko na dziś. Jeżeli myślicie o pukance, to mam nadzieję, że ten materiał pomoże wam w podjęciu właściwej dla was decyzji. Polecam wam również kanały YouTube Laguna Fana oraz Rysiuncia. Linki są właśnie wyświetlone na ekranie. Pozdrawiam i jak zwykle do zobaczenia wkrótce.